Dzień dobry kochani, Kamila Zawłocka, zadzieram kiedy lecę. Moi drodzy, nie udało się polecieć do Omanu, więc teraz na spontanie, proszę bardzo, takie piękno za mną, Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie. Lecimy. Dotarliśmy, kochani. Oh my god, jest takie słońce, są palemki, jest ocean, już jest tak dobrze. Nie jest jakoś bardzo gorąco, ale jest ciepło i naw. Słuchajcie, jestem zachwycona po całej tej akcji z Rainbow Tours i Omanem i całym stresem, który mnie to wszystko kosztowało i tak dalej. Naprawdę marzyłam tylko o tym, żeby wydostać się z Polski i wylądować po prostu gdzieś, gdzie jest lato. Także dzisiaj radość niesamowita. Jeżeli chodzi o samą podróż, to poszło gładko, dlatego że nie z biurem podróży tym razem. Albo przynajmniej nie z kiepskim biurem podróży. Słuchajcie, na własną rękę oczywiście testów nie trzeba, więc tylko deklaracja zdrowia i cyk, cyk, cyk. Mega szybko, jak to z Hiszpanami generalnie. Wszyscy uśmiechnięci, radośni, jest cudownie. Malutkie Airbnb za niewielkie pieniądze. Wyjazd dużo tańszy niż Oman oczywiście. Samochód wynajęty też za całkiem spoko pieniądze na lotnisku. Pozdrawiam pana z lotniska, który się przywitał ze mną. Trochę mnie zaszokował, bo ja nigdzie jeszcze się nie chwaliłam, że będę na Teneryfie, więc taka była moja reakcja, jak to w ogóle, skąd tu ktoś wie. Także pozdrawiam pana serdecznie, dzięki, że oglądacie. I co, plan jest taki, że będzie chill, naprawdę ja potrzebuję się odstresować po prostu i mam nadzieję, że będzie surfing i będzie trochę jeżdżenia po wyspie i tak dalej. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, bo pokazują taką wkratkę, ale ogólnie jest wielka radość i ja mam ogromną wdzięczność, że wreszcie udało się gdzieś dotrzeć, powiem wam, i naprawdę jestem mało wymagająca. Natomiast jeżeli chodzi o samą sprawę z Rainbow Tours, to jeszcze jest niewyjaśniona. Mam nadzieję, że do końca tego filmu się wyjaśni. To znaczy przez ten tydzień niecały, kiedy jesteśmy tutaj, mam nadzieję, że dowiem się czegoś więcej i będę mogła wam już w tym filmie coś powiedzieć. A jeżeli nie, no to będziemy tak to cisnąć przez jakiś czas. Generalnie firma przyznała, że jest to ich wina. Także dla wszystkich tych, którzy zasypują mnie hejtem, że jestem pustą blondynką, no to tak samo jak prawnicy, tak samo też firma przyznała, że to jest ich wina, albo może nie ich wina, ale ich odpowiedzialność w każdym razie. Natomiast, no nic, tyle, no słuchajcie, będę się odzywać. Jestem bardzo szczęśliwa w tej chwili. Miejscowość, kochani, w której jesteśmy, to La Jaca. Malutka taka, bardzo klimatyczna, przy samej wodzie jest taka mini plaża i zejście do wody. I co, jest jeden chyba bar, przynajmniej jeden do tej pory widziałam i taki bardzo lokalny. No i kilka domków i ogólnie spoko. W związku z tym, że jest samochód wynajęty, to zasadniczo jest nam zupełnie wszystko jedno, gdzie śpimy. Natomiast ja lubię takie wiejskie klimaty, wiecie, dziecko ze wsi to tak. No i co, piwo będzie musiało zaczekać, dlatego że był szybki spacer i słońce zachodzi. Sam jeszcze kawałek pojechać gdzieś coś zobaczyć. Buenas. I tyle, no, pokażę wam, co tutaj się dzieje wokół, a dopiero jutro zaczniemy planować, co dalej. Powiem wam, że nie zaplanowałam nic, nawet nie przejrzałam dobrze mapy,
Byłam do tej pory na wszystkich Wyspach Kanaryjskich poza Teneryfą, znaczy tych wszystkich dużych, głównych, bo jeszcze zostaje La Palma i La Gomera, ale byłam na Gran Canaria, Lanzarote i Fuerteventurze, natomiast tutaj jeszcze nigdy nie byłam, a mam wielu przyjaciół z Hiszpanii, którzy mówią zawsze, że ta jest właśnie najpiękniejsza. Także nie, żeby tutaj się Polacy z Gran Canaria nie obrazili, bo ja bardzo wspaniale wspominam mój czas w zeszłym roku na Gran Canaria, natomiast jestem bardzo nastawiona pozytywnie też tutaj. I planu nie zrobiłam, dlatego że się bałam, słuchajcie, po tej akcji z Omanem, że może się okazać, że po prostu coś się znowu stanie. I już nie chciałam po prostu tracić czasu i energii i później płakać nad tymi moimi planami, więc będzie spontan. Także tak wam trochę widoczków pokażę pewnie, trochę wam coś opowiem, trochę może z jakimiś Hiszpanami pogadamy. I no, tyle właśnie. Pokażę wam, kochani, jeszcze na szybko nasze Airbnb. Jakoś koło 30 dolarów chyba za noc nam wyszło. Jest chaos, dlatego że ja pierwsze co, jak weszliśmy tutaj, to wyciągałam, żeby wyciągnąć jakieś sandały i krótsze rzeczy, chłodniejsze. I generalnie jest trochę chaos, ale pokażę wam. Taka malutka jaskinia, słuchajcie, ja się czuję jak w naszym mieszkaniu na Curaçao, bo tam też było tak ciasno, bo bardzo i tak wszystko urządzone w stylu dla krasnoludków. Ale generalnie jak dla mnie bomba. Dobra miejscówka, jest czysto, pachnie środkami czystości, wszystko jest, ręczniki są, mydełka i tak dalej, w lodówce piwo i woda, także czego chcieć więcej, słuchajcie, za taką kwotę jeden z najtańszych, właściwie nie wiem, czy nie najtańsza opcja na całej wyspie generalnie, także Teneryfa chyba do tanich nie należy, ale tak jak mówię, no całkiem spoko, patrzcie. Łóżeczko, proszę bardzo, to jest tak zwana kuchnia chyba, tutaj jest, proszę bardzo, zawozmywak i reszta kuchni, gdzie już są moje, tutaj proszę bardzo, najważniejsze rzeczy typu szczoteczka do zębów i prostownica. Słońce mi świeci w twarz, przede mną ocean i jest dobrze. Powiem wam tak, pierwsze dwa dni doleciliśmy Airbnb, kolacyjka, spacerek i właściwie ten dzień zamknął, że właściwie tam nic nie było. Drugi dzień spędziliśmy na plaży surfując. Ja się trochę poobijałam, dlatego że fale były dość spore, plaża kamienista, więc generalnie dosyć ciężkie warunki, a po prostu ludzi, którzy surfują w tym samym momencie na tej samej plaży jest miliard. Do tej pory widzieliśmy naszą malutką wioskę, oprócz tego byliśmy w El Medano i w Las Americas, to są takie bardzo turystyczne miejscowości, szczególnie ta druga, zawalona ludźmi i wszędzie są sklepiki, restauracje, knajpy i tak dalej, taka typowa po prostu bardzo turystyczna miejscowość, ale bardzo też przyjemna, pełna palemek i tak dalej i no bardzo miło było. I co? Dzisiaj będzie taki pierwszy porządny dzień, żeby trochę pozwiedzać, słuchajcie. Będzie Santa Cruz de Tenerife, bardzo szybki przebieg, dlatego że ja jestem w ogóle nieprzygotowana, słuchajcie, do tej podróży, dlatego że po tej akcji z Omanem trochę się bałam, że znowu będę czytać i czytać, a potem i tak nic nie zobaczymy i bardzo nie chciałam się rozczarować znowu, także jestem nieprzygotowana, ale mam tutaj Anię, która pisze do mnie od dawna, właściwie jak byłam na Kanarach w zeszłym roku, to Ania się odezwała, pochodzi z miejscowości blisko mojej, gdzie ja się wychowałam.
I ona mi tutaj podpowiada, bo mieszka tutaj od wielu lat, więc generalnie podpowiada mi, co zobaczyć, więc jej śladami po prostu będziemy próbować tutaj dzisiaj. Będzie północ wyspy głównie. No i spróbuję Wam to wszystko pokazać. Słuchajcie, tak jak powiedziałam, to nie będzie żaden przewodnik. To nie jest film, który jest przygotowany, tak jak z reguły się staram, żeby był przygotowany. Sorry, słońce mi wyszło. I no i co, pokażę Wam to, co widzę przed sobą, po prostu trochę Wam poopowiadam. Drogi, słuchajcie, są zarąbiste, także jeździ się ekstra, wszystko jest bardzo ładnie oznaczone. Jedyne co, to już też Ania nas ostrzegła, że będą bardzo sempertyny. Boże, jak mi to świeci, słuchajcie. Sempertyny, że będą bardzo w górach, więc ja już się boję, że będzie po prostu znowu dramat, dlatego że jak wiecie, ja nie przepadam nadmiernie za tym. Ale tu jest wszędzie ładnie, słuchajcie, zaraz Wam pokażę. Pierwszy przystanek, kochani, Playa de las Teresitas, proszę bardzo, piękna plaża, która słynie z tego, jak mi tutaj powiedziano, że jest tutaj przywieziony sztuczny piasek, dlatego ten piasek jest w takim kolorze, a nie w ciemnym, jak wszystkie inne plaże na Teneryfie. Jest to piasek przywieziony z Sahary. Bardzo ładna plaża, bardzo ładny widok, zobaczcie, tam są góry. Piękne tutaj palmy sobie rosną wokół, przy parkingu. Jest bardzo dużo ludzi, ale miejscowości tutaj wokół są takie mało turystyczne, także wydaje mi się, że tutaj jest dużo po prostu mieszkańców wyspy. Natomiast my teraz będziemy jechać na jedną z tych gór tam, żeby zobaczyć, jak wygląda view, bo podobno jest piękny viewpoint, gdzie widać te plaże z góry. Lecimy. Dotarliśmy, kochani, słuchajcie, Mirador de las Teresitas, Mirador de la Playa de las Teresitas. Tutaj są dwie plaże. Z jednej strony tego viewpointu jest plaża właśnie ta de las Teresitas, a z drugiej strony Playa de las Gaviotas, czyli plaża MEF, tak w moim wolnym tłumaczeniu. Ta tutaj jest naturalna, więc piasek jest czarny, natomiast ta druga, tak jak powiedziałam, jest usypana z piasku z Sahary ponoć. Obie bardzo ładne, view piękne, natomiast sam Mirador, czyli ten punkt, który jest tutaj wyznaczony jako ten widokowy, jest zamknięty, słuchajcie. Co nie zmienia faktu, że widoczek obok tego punktu jest przepiękny. Natomiast drogi, słuchajcie, tutaj było blisko. To były dosłownie 5 minut do przejechania, ale tak kręta droga, że ja się boję, co będzie dalej, bo chciałabym na północ wyspy i tam też zobaczyć jakieś różne takie punkty, ale nie wiem, teraz się waham. A tutaj jest... No nie, no jest wypasik, co mam będę mówić. Jeszcze taki piękny, słoneczny dzień. Także jeżeli ktoś się zastanawia, czy na Kanary w styczniu, powiem Wam tak, no można trafić na deszcz, ponoć, ale trzeba mieć bardzo pecha. Ja takiego pecha tym razem nie mam. Już może pecha na ten rok wystarczy, także przepiękna pogoda, jest mega ciepło. Wieczory są chłodne, to prawda, jest dość zimno. Ja zakładam grubą bluzę i spodnie długie, ale w ciągu dnia w słońcu jest po prostu rewelacja. I powiem Wam, że wczoraj w wodzie nawet surfując, wiadomo, że w piance, ale bałam się, że i tak będzie zimno, a było naprawdę bardzo ciepło. Także Teneryfka!
także viewpoint, kochani, przepiękny. Plaża ta de las Teresitas też bardzo, bardzo zachęcająca, szczególnie jeżeli ktoś nie przepada za falami, bo tutaj ludzie jednak lecą po to, żeby surfować, żeby kiting uprawiać. Natomiast ta plaża jest po prostu morze gładkie jak na Karaibach, błękit niesamowity. Także generalnie, jeżeli ktoś by chciał pochillować, to ja myślę, że spoko. Chociaż Ania mnie tutaj ostrzegała, że bardzo wieje i że ten piasek z Sahary jest taki lekki i wiecie, zasypuje trochę. Także może w taki wietrzny dzień jak dzisiaj na przykład, to może średnio. Natomiast plaża naprawdę... Jakby nie to, że chcę dzisiaj zobaczyć półwyspy, to bym już tam teraz leżała na tej wodzie. Zatrzymaliśmy się, kochani, na kolejnym viewpointcie. Sempertyny są takie, że ja znowu żałuję, że sobie tabletek jakich nie wzięłam, bo jest hardcore, boję się jak cholera, ale jedziemy przez góry. Słuchajcie, mówię do Was z samochodu, dlatego że strasznie tu już wieje, zrobiło się też chłodniej, ale generalnie view jest przepiękne i tutaj chyba ten viewpoint nawet nie ma nazwy, tylko powiem Wam, że zobaczyłam na mapie po prostu opcję, że można się zatrzymać i jest taki widok, że zresztą sami zobaczcie. Widokowy, kochani, nie wiem ile razy się zatrzymamy, zanim dojedziemy tam, gdzie chcemy, bo po prostu co chwila jest tak pięknie, że ja tylko krzyczę stop, stop! Patrzcie, nie no, przecież jest niewiarygodnie. Teraz jedziemy tam, tam jest taka plaża, która ma takie piękne kamienie właśnie wokół i jest bardzo ładnie ponad.
trochę bez planu, kochani, ale jest tak przepięknie. Patrzcie, co się tutaj dzieje za mną. Jesteśmy na północy wyspy, już całkowicie w tej chwili ostatni punkt i później będziemy się przenosili w odwrotnym kierunku, natomiast tutaj jest naprawdę przepięknie. Są takie piękne klify, góry i plaże i mam wielkie wow. Teraz się przeniesiemy na zachód powolutku i będziemy zwiedzać różne takie miasteczka kolorowe. Mam nadzieję, że zdążymy, bo już się robi późno, ale już było warto. Naprawdę bardzo mocno polecam. Jeżeli będziecie wynajmować samochód, to koniecznie te rejony tutaj. No zresztą patrzcie za mną, no nic zadać, nic ująć. I tyle, kochani, słuchajcie, tyle kilometrów dzisiaj przejechane, przechodzone i generalnie zwiedzone. Przepiękna wyspa, ja już jestem zachwycona, jutro będzie kontynuacja. Natomiast jeszcze nie wyłączajcie, jeszcze chcę Wam pokazać dwa miasteczka, które na koniec zobaczyliśmy i piękny zachód słońca. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Ja jestem naprawdę bardzo na tak, jeżeli chodzi o Teneryfę na ten moment. Natomiast jutro będziemy zwiedzać południe i wschód wyspy i mam nadzieję, że będzie tak samo pięknie. A za dzisiaj dziękuję Wam, kochani, serdecznie. Jeżeli jeszcze ktoś nie subskrybuje, to jak zwykle zachęcam i polecam. Jeszcze Wam zdradzę, że dzisiaj rozmawiałam z przedstawicielem Rainbow Tours, także już niedługo opowiem Wam o tym, jak się sprawa zakończyła. Myślę, że zakończy się już w przyszłym tygodniu. I mam też różne plany, także o tym też Wam niebawem już opowiem. A dla tych, którzy czekają na więcej filmów z Zanzibaru, też dobra wiadomość, bo też jeszcze coś się pojawi, tylko no cóż, chciałam Wam na szybko pokazać to, co dzieje się w tej chwili wokół mnie, a Zanzibar będzie jeszcze niebawem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, pozdrawiam, ściskam, Kamila Zawłocka, zadzieram kiecy i lecę.